obóz w Dziwnowie za nami. Proszę tak w kilku słowach podsumować. Dobry końca, także minęło ładnie, sympatycznie, sportowo. Będziemy z tego na pewno zadowoleni. A co do podsumowania jeszcze, no to tak, no, dobrze było. Jak wyglądał dzień zajęć? No, zaczynaliśmy od porannego rozruchu, rozbiegu, to było prawie godzinę czasu. Później śniadanie, znowu zajęcia na sali, później obiad, później znowu zajęcia na sali, sauna była też. I tak po 22 już wszyscy do łóżek, jak przystało na sportowców. No i do rana, i tak wyglądał dzień zajęć. A jak wyglądały warunki w pokojach? Warunki, wyżywienie? Odpowiednie wyżywienie, dobre warunki, tak jak spaliśmy po 3 osoby, w niektórym pokoju było 4, ale wszystko było w miarę dobrze. Łazienki, wszystko było na miejscu, także fajnie. Wracacie do Zielonej Góry i od poniedziałku? Od poniedziałku dalej jedziemy tym samym tokiem przygotowań. Trener Pasek na pewno powiedział już, że w poniedziałek mamy zajęcia i będziemy ćwiczyć.